przygotowania, jak forma? Witam wszystkich serdecznie. Przygotowania w zasadzie jeszcze nie ruszyły pełną parą, bo mamy dużo czasu do maja. Aczkolwiek już wstępnie rozpocząłem przygotowania w Gdańsku na razie, ale będę się przenosił do Warszawy, gdzie wraz z trenerem Andrzejem Dmitrukiem będę się przygotowywał bezpośrednio do tej walki. Tak więc sporo się zmieniło od mojej ostatniej walki, która odbyła się w Stanach Zjednoczonych. Zdecydowałem, że wracam do kraju i chcę dalej tutaj kontynuować swoją karierę. Dostałem naprawdę poważną propozycję od Marcina, za co bardzo dziękuję. I mówię, walka 25 maja na Stadionie Narodowym będzie w zasadzie moją pierwszą walką od 5 lat w Polsce. Tak więc bardzo się na to cieszę, dlatego że wielu moich znajomych i kibiców myślę, że czekało na ten moment i ja na pewno zrobię wszystko ze swojej strony, aby być możliwie najlepiej przygotowanym do walki. Niezależnie od tego, z kim przyjdzie mi się zmierzyć, wydaje mi się, że już niedługo będziemy mieli zakontraktowanego przeciwnika. Na razie skupiam się tylko i wyłącznie na sobie i na tym, aby jak najlepiej się przygotować do tej gali. Czyli nie wiadomo jeszcze, kto stanie naprzeciwko ciebie. Czy są jakieś typy? No jakieś typy są, ale jeszcze nie ma podpisanych kontraktów. Ja tylko tak, dodam, jeszcze, że jeszcze chwilę poczekamy. Ja tylko dodam, że Izu może potwierdzić, że już kilka propozycji rozpatrujemy. To jeszcze jest za wczesny etap, aby ujawniać te nazwiska. Natomiast mogę Państwu powiedzieć, że to jest naprawdę absolutnie najwyższy poziom sportowy zawodników głównie ze Stanów Zjednoczonych. I jestem przekonany, że no, już niebawem będziemy mogli przedstawić rywala Izu Ogonocha. Ja tylko jeszcze chciałem tutaj, Izu, korzystając z okazji, że faktycznie w Polsce bardzo mało ostatnio bywałeś, abyś nam jeszcze przybliżył nieco i żebyśmy na chwilkę wrócili do tego pojedynku, niesamowitego pojedynku z Dominikiem Brazylem. Ja muszę ci powiedzieć szczerze, że ja w życiu wielokrotnie, setki razy, nawet tysiące razy oglądałem walki Andrzeja Gołoty z Riddickiem Bowe. I od tamtych czasów walka Andrzeja, to właśnie walka twoja z Dominikiem Brazylem była tą, którą oglądałem kilkanaście razy. Nie zdarzyło mi się to wcześniej. No fenomenalna walka, heroiczna walka. Chciałem, żebyś nam przybliżył może nieco ten pojedynek, ponieważ runda tej walki została uznana przez telewizję ESPN za rundę roku. Zgadza się, trzecia runda. Trzecia runda tej walki. No to jest niesamowite wyróżnienie. To jest, no walka odbywa się na świecie w roku tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy, a tu właśnie ta runda z Dominikiem Brazylem została przez jedną z najbardziej opiniotwórczych telewizji zajmujących się boksem zawodowym w Stanach Zjednoczonych uznana za najlepszą rundę roku. Izu, bardzo proszę, abyś jeszcze na kilka słów o tej walce powiedział. Dziękuję bardzo. Właśnie oprócz tej telewizji ESPN również magazyn The Ring w zasadzie uznał tą rundę za rundę roku i szczerze mówiąc to było dla mnie ogromne wyróżnienie, bo jakby już po tym, co zrobiłem w ringu, to już nie miałem wpływu na to, co będzie dalej, jak to będzie skomentowane, jak to będzie odebrane. Ta walka miała dla mnie ogromny wymiar, dlatego że ludzie mówią, że miała taki wymiar troszeczkę emocjonalny, dlatego że bardzo mi zależało, bardzo chciałem, może chciałem troszeczkę za bardzo. Na pewno wyciągnąłem wnioski z niej i na przyszłość chciałbym, aby nie zabrakło mi tej chłodnej głowy. A z drugiej strony to jest to, co kibice chcą oglądać zawodników, którzy wychodzą do ringu i nie kalkulują, tylko po prostu wierzą w swoje i po to idą, po to walczą. Tak więc no ja się dużo na pewno dowiedziałem o samym sobie dzięki tej walce. No i jedno wiem, że jestem wojownikiem. Wychowałem się tutaj i pewnie to moje wychowanie miało na to ogromny wpływ. No i to właśnie wyszło w ringu. Mówię, na przyszłość chcę zachować trochę więcej zimnej głowy, ale tak, żeby po prostu wynik walki był na moją stronę, na moją korzyść. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.